zdrowia, szczególnie dla normalnych. Organizacja Czarne Życie znaczy, rozpada się na naszych oczach. Wygląda na to, że to po prostu była jedna wielka przewałka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji i dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach. No z reguły zdemonetyzowanych filmików YouTube nie bardzo lubi te pogadanki. Był taki film w 2021 roku, Starość. No i tam to się działo, że grupa ludzi była na plaży, no i się starzeli. W zasadzie każdy rok, no to przeżywali w ciągu paru godzin, no i to wszystko przeleciało dosyć szybko. Także to jest w sumie taka metafora na całą tą organizację, Czarne Życie znaczy. No oni powstali, mieli sukces, no a teraz padają na twarz dosyć szybko, z wielkim wstydem. Wielkim wstydem, no bo się okazuje, że to jest no dużo oszukaństwa. Dużo oszukaństwa w tym wszystkim było i komunistycznej propagandy. Komuniści wykorzystują czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych do walki z białoskórymi obywatelami Ameryki. No, ktoś może powiedzieć, że to jest pejoratywne określenie, no ale tak nazywają. Black Lives Matter, czyli czarne życie znaczy. Białych nazywają white, także to jest ogólnie znane. No, Indian nie nazywają red, Chińczyków nie nazywają yellow. Czasami hiszpańskojęzycznych z Ameryki Południowej nazywają brown, no ale to są te trzy kolory, które są używane popularnie, poza czerwonym i żółtym. No ale organizacja Black Lives Matter, czyli Czarne Życie znaczy, miało parę wpadek. No jak to się wszystko zaczęło, kiedy ten sukces się zaczął? No zaczął się w 2013 roku, kiedy w sumie wypuszczono Georgia Zimmermana za to, że zastrzelił Trayvona Martina. To był 2013 rok. No, to był problem taki z Trayvonem Martinem, że to po prostu był taki młody łobuz, który szukał zaczepki, zawsze szukał zwady, zawsze jakoś no, lał się na lewo i na prawo. No i George Zimmerman w sumie brzmi tak dosyć izraelsko, no ale to był hiszpańskojęzyczny obywatel amerykański. No i w zasadzie z ława przysięgłych wypuściła go, uznała go niewinnym, no bo jednak była wina ze strony Trayvona Martina. No i Zimmerman, on miał to, co robił, no to było wszystko w samoobronie. No oczywiście Czarne Życie znaczy, wykorzystywało tą śmierć tego łobuza, żeby się po prostu wysunąć na czołówki gazet i informacji, no i zdobyć poparcie. No oczywiście komuniści, lewacy amerykańscy pchali to. Później za rok było Michael Brown został zastrzelony przez policję w Ferguson. No, Michael Brown, no to z 2014 rok, no to znany jest z tego, że oszukańczo wszyscy publikowali i mówili, że on szedł w kierunku policji i podniósł ręce i krzyczał: mam podniesione ręce, nie strzelajcie, mam podniesione ręce, nie strzelajcie. No to nie była prawda. On wcześniej okradł
delikatesy prowadzone przez ludzi z Indii. No i ci Indianie w zasadzie tam, no on ukradł konkretnie to jakąś pudełko czy dwa pudełka bardzo drogich cygar. No i wyszedł z tych delikatesów czy z tego sklepu tytoniowego, cokolwiek tam było. No ci Hindusi go tam ścigali, później policja biegła za nim. No on właśnie później odwrócił się, miał w ręku coś, chyba pistolet, czy w każdym razie zrobił jakiś taki ruch nieodpowiedni, ale nie podnosił rąk. Tak? Także to było jedno wielkie oszukaństwo. Później co się stało znowu? No stało się to, że George Floyd w 2020 roku został no, zginął w szpitalu, w sumie nie na ulicy. On znowu poszedł do delikatesów prowadzonych przez ludzi z Indii. W tych delikatesach coś tam ukradł, później chciał kupić za fałszywą 20-dolarówkę. Ta fałszywa 20-dolarówka, policja, ludzie z Indii zadzwonili na policję, policja go tam ścigała, zaresztowali go, czy tam złapali, wsadzili go do radiowozu, on przez okno wyskoczył, później tam kopał, kawał chłopa był, no a to, że miał w sobie tablicę Mendelejewa z tymi wszystkimi narkotykami, no to policjant trzymał mu na szyi kolano i się pytał przez 9 minut, poddaj się, poddaj, to weźmiemy cię do aresztu i przypuszczalnie sędzia i tak cię wypuści za 5 minut. No bo sędziowie lewacy wypuszczają tych bandziorów. No on się nie poddawał, wszyscy się bali, że on po prostu może zabić tych policjantów, no bo był w takim amoku. No i po prostu po zawiezieniu do szpitala zmarł. Ten ruch taki przyciskania do szyi, no to jest legalny. To był legalny w tym momencie. Ci policjanci są szkoleni do takiego działania. No oni szkolą tych policjantów do jakiegoś Nelsona, do jakichś takich przycisków i tak dalej, i tak dalej. Zawsze chodzą tam trójkami czy czwórkami, żeby była większa siła. No i to wszystko było legalne. No co zrobili, co organizacja Czarne Życie Znaczy? Znowu skeszowała tą możliwość, uzyskała ciężkie miliony. Także poparcie dla Czarne Życie Znaczy wzrosło półtora raza miesiąc po tym, jak właśnie George Floyd zginął. No i później już od tego momentu to powoli spada i tak dalej, i tak dalej. Także no i to, że oni wydają po prostu jak pijani marynarze na przepustce, no to już jest gwóźdź do trumny, można powiedzieć. Zaczęło to się wszystko w kwietniu 2021 roku, kiedy New York Post, no to taka gazeta, można powiedzieć, śledcza, nie lewicowa, bardziej taka normalna, neutralna. No i ona pokazuje, New York Post pokazuje szczególnie to oszustwo lewaków. No i opublikowało, że Czarne Życie, współzałożyciel Czarne Życie Znaczy, założycielka kupiła cztery domy za ponad 3,5 miliona dolarów. Także to są ciężkie pieniądze. No, część grupy z Nowego Jorku to się zdenerwowała. Zaczęli sprawdzać, gdzie są te pieniądze. No i to wszystko zaczęło się ujawniać. W lipcu 2021 roku następna grupa, tym razem Kanadyjczyków, kupiła dom za parę milionów dolarów w Toronto. No i ten przywódca tego wydziału po prostu zrezygnował.
inni przywódcy Czarne Życie, znaczy w Kalifornii, kupili dom za 6,5 miliona dolarów w Kalifornii za gotówkę. Po prostu przynieśli parę walizek i kupili dom za gotówkę. Tak, także te pieniądze po prostu przepływają nie wiadomo skąd, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo po co. Także 6 milionów, no to nawet i Chińczycy z tych komunistycznych Chin nie kupują za taką gotówkę domów. No i cała ta transakcja nie była nigdzie podawana. Nie była podawana w urzędzie podatkowym czy nigdzie indziej. Wszyscy ludzie, działacze Czarne Życie, znaczy organizacji, oni chcieli, żeby to był jakiś taki sekret, żeby to się nigdzie nie ujawniło. Ale tam już e-maile, tam najróżniejsze plotki i ludzie rozmawiali. To już od 2016 roku rozmawiali, że te pieniądze są pobierane, po prostu oni tam grabią je workami, a nikt nie wie, gdzie idą te pieniądze. Rodziny tych poszkodowanych bardzo często narzekali, że nie dostają żadnej pomocy, a ci dyrektorzy żyją po prostu jak lordzi. Po śmierci George'a Floyda, tego bandziora zawodowego, no to Czarne Życie, znaczy organizacja, to oni dostali w październiku 2020 roku 66 milionów dolarów. 66 milionów dolarów. Także te wszystkie krwawiące serca liberałów, wszyscy ci komuniści po prostu utożsamiali się z jakiegoś powodu z tym bandziorem, który przyłożył broń kobiecie ciężarnej. No i to są fakty, możecie sprawdzić. Jeżeli ktoś myśli, że ja to zmyślam, no to był zawodowy kryminalista. On po prostu w życiu nie przepracował uczciwie dnia, no a komuniści zrobili z niego męczennika i świętego. Także parę tygodni później właśnie w Kalifornii kupili ten dom za gotówkę za 6 milionów i jak tłumaczyli się tej gazecie New York Post, no to oni mówili, że planowali, że podadzą to kupno, no ale nie wytłumaczyli dlaczego. No, ta główna szefowa Czarne Życie świadczy, no to ona znaczy, no to teraz właśnie oskarża wszystkich, że to jest podejście rasistowskie, że ta organizacja niedochodowa, niekomercyjna, no bo to jest instytut, ten 501 chyba C, czy 503C, no to jest organizacja, która się deklaruje jako charytatywna, niedochodowa, niekomercyjna, no to musi pokazywać przychody i rozchody, no a jak nie wykazuje, no to jest ścigana, no bo takie numery jak kupno domu za 6 milionów gotówką, no to nie było przewidywalne, żeby właśnie organizacje charytatywne coś takiego robiły, no ale ta szefowa krzyczy, że to jest rasizm, że jest czarna organizacja, ma swój jakiś sukces, a teraz biali ją starają się zniszczyć. Organizacja sama w sobie, no to właśnie na lewo i prawo mówi, że podchodzi do tego poważnie, że to wszystkie zrobi odpowiednie działania i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest jednak przewałka i spore hochsztaplerstwo. W Nowym Jorku ten New York Post wytłumaczył również, że Black Lives Matter, no oni robili kompletnie bandyckie sytuacje. Oni mają cały czas połączenia z tymi wszystkimi zgniłymi środkami przekazu, z YouTube'ami, z Twitterami. No i jakakolwiek krytyka, jakakolwiek sprzeciw, czy jakiekolwiek informacje na temat Czarne Życie znaczy, było likwidowane. To wszystko było likwidowane, kasowane. YouTube, Twittery, to wszystko znikały. Ludzie, którzy to wspominali, to wszystko było cenzurowane.
także po prostu czysty stalinizm w Ameryce w 2021-2022 roku. No również wynajmowali prywatnych detektywów, żeby właśnie niszczyli tych dziennikarzy, czy ludzi, którzy pokazywali, jaka jest prawda, czy jaka jest rzeczywistość. No to nie jest zachowanie jakiejś organizacji, która ma szacunek, która ma respekt, która powinna być uczciwa od A do Z. No bardziej pokazuje, że to jest organizacja cwaniaczków po prostu. No i ta szybkość, kiedy ten czarne życie znaczy spadło na pysk i w zasadzie pozbyło się jakiejkolwiek moralnej autorytetu, no to jest po prostu zastraszające. No ale to już czasami te grupy, to już nie jest pierwsza grupa taka, która wykolegowała swoich czarnych współobywateli. No większość czarnych obywateli, no to jest normalna i oni nie zgadzają się z tym, co czarne życie znaczy. No, czarni obywatele, 80-90%, no to uważają, że policja jest ważniejsza od bandytów, że trzeba bronić czy popierać policję, a nie bandytów. Czarne życie znaczy, mówi odwrotnie. Czarne życie znaczy, organizacja mówi, że trzeba zabierać fundusze, trzeba likwidować, trzeba niszczyć policję. Ale to jest tylko ten mały margines, tak jak w każdym kraju komunistycznym, tak jak w Polsce partia sobie liczyła tam milion, czy dwa, czy trzy miliony, to cała reszta ludzi była normalnych. No i wśród czarnych jest podobnie. Oni po prostu chcą spokoju, chcą porządku i chcą normalnego życia. A teraz ta walka klasowa zamieniła się w walkę rasową, no i przychodzi co do czego, no to kradną. Ciekawa sytuacja była z ruchem czarnych w 1920 latach. Był taki Marcus Garvey, no to on był taki separatysta, on chciał się odłączyć czarnych, chciał zrobić osobną Amerykę dla czarnych, no a później się okazało, że oszukiwał, zbierał pieniądze, został skazany na więzienie, no i był deportowany w końcu na Jamajkę. Black Panther, czyli Czarne Pantery, też organizacja w latach 1960-tych, no, znalazła poparcie wśród czarnych amerykańskich, no ale to też się okazało, że to w zasadzie była organizacja przestępcza, organizacja kryminalna. Wielu z nich w zasadzie uciekło, niektórzy na Kubę, niektórzy do Rosji, byli uwięzieni, no albo zamordowani przez inne gangi. Tak, także to też nie była miła sytuacja. Zaczynało się ładnie, skończyło się dosyć niedobrze. No, czarne życie znaczy, no to było właśnie to przyspieszenie i popularność przez te kłamstwa i półprawdy. Ten Michael Brown, tak jak wspominałem, no on zaatakował policjantów. Trayvon Martin też w zasadzie chciał pobić Zimmermana. George Floyd też była sytuacja, jaka była. Także że ludzie w sumie to widzą. Normalni czarni Amerykanie chcą spokoju. Tak jak normalni biali Amerykanie chcą spokoju i nikt nie wierzy, nikt normalny nie wierzy, że można zabrać fundusze policji i że kraj i naród będzie żył normalnie. Także ci biedni ludzie mieszkający w czarnych dzielnicach, to jest ostatnia sprawa, której chcą się pozbyć, to jest po prostu prawo i porządek. To nie jest prawda, nie wierzcie w to, co wam klepią w głowy. Czarne społeczeństwo
jest normalne, czarne społeczeństwo jest za tym, żeby być normalne. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No patrzcie się, jak nawet głosują czarni. Teraz czarni i brązowi w zasadzie odchodzą. Odchodzą od demokratów, będą to spore zmiany. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena. Zastanówcie się, co robiliście. Siedźcie w domu w czasie wyborów. Jeżeli nie chcecie głosować na republikanów, po prostu nie głosujcie na komunistów. Zdrowia dla normalnych.